Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, kawka w dłoń i lecimy z kolejnym odcinkiem Speedrun. Speedrun 3.0. Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy. Przypominam, że zaczynałem od rankingu 1000. Póki co są same zwycięstwa, ale już widzę 1739 przeciwnik. No, to jest rekordowy ranking jak na tę serię, z którym miałem przyjemność tutaj się mierzyć. Jest C4. Pytanie teraz. No dobra, zagramy obronę królewsko-indyjską. Tego jeszcze nie graliśmy bodajże w tej odsłonie. No i spokojnie czekamy. Zobaczymy, jaki będzie wariant. Jest skoczek na C3. Posunięcie goniec G7. Oczywiście z poprzedniego speedruna wiecie, że jak jestem bez kamerki, to mam fantastyczną pozycję do gry w szachy. Nie chcecie widzieć, jak to wygląda. Jest bardzo, bardzo przyjemnie. Kawka ciepła z rana, bo oczywiście z rana trzeba coś nagrać. Goniec na D3. Taki ruch oczywiście się zdarza. O cholerka, ale gorąca ta kawa. Ach, aż sobie poparzyłem usta. Goniec D3. Taki ruch się zdarza. Pytanie teraz, co dalej? Czy zagrać tak? Czy kombinować? Kombinować. Skoczek D7 z planem E5. Można oczywiście też zagrać C5, ale jak już gram królewsko-indyjską i mam okazję, to zdecydowanie wolę jednak chyba grać z planem E5. No i ustawiam skoczka na C5. Jeżeli dostanę B4, no to oczywiście zbiję gońca na D3. Nie zawaham się tego użyć. Po hetman D3 przeciwnik będzie na pewno mnie atakował. Mogę to nieco zatrzymać grając A5, ale z drugiej strony może spróbować zagrać fajnie ostro. On nie ma gońca białopolowego, który może też tutaj troszkę postraszyć teoretycznie, więc zagram skoczkiem na H5. Skoczek H5 przede wszystkim przygotowuje posunięcie F5. Jest G3, moi drodzy, jest G3. To oznacza, że F5 trzeba grać. F5 trzeba grać od razu. Nie pozwala przeciwnik wejść tutaj. Oczywiście mogłem też gońcem na H3, ale to takie jednorazowe atakowanie wieży niekoniecznie musi spełniać jakąś swoją wielką rolę. No dobra, zaczyna robić się ciekawie. Powiem szczerze, zagram na razie H6, bo mam taki plan, że zagram hetmanem tutaj, zagram F4, zagram gońcem, wieża odejdzie i zbijam tu i będę atakował skoczka. Dlatego H6 rozpoczynam tym planem, dlatego żeby tutaj goniec mi nie wskoczył nigdzie. Chociaż to chyba też nie byłoby jakieś groźne, bo zawsze mam hetman F7. Więc może straciłem nieco tempo. Zagramy najpierw w ten sposób. Niech się boi. Chociaż teraz tak patrzę, że chyba jednak to mogłem zagrać, bo tutaj, tutaj, tutaj i miałbym bicie. Chodzi o to, żeby skoczek tu nie wyszedł. Ale jak skoczek wejdzie, to też nie jest jakaś tragedia. On musi prawdopodobnie tego skoczka przerzucać. Mi się pozycja moja bardzo podoba. Uważam, że jest bardzo fajna, dlatego że mam białopolowego gońca, a przeciwnik go nie ma. Dobrze, gramy ze swoim konsekwentnym planem. Prawdopodobnie jest taka na to duża szansa, że przeciwnik zagra tak. To znaczy, może najpierw zbić tu i zagrać tu. Wejście tu jest niegroźne, więc sobie to oleję. I zagram potem goniec na H3, odejdzie wieża, zbijam tu i plan jest wykonany. Brakuje mi tylko jednego posunięcia. Ciekawe, czy przeciwnik zauważy to. Zauważył, ale to też nie jest najlepsze. Zobaczcie, goniec na H3, atakuje wieżę. Jak wieża odejdzie, bije na G3, wskakuje tam z matem. Więc na dobrą sprawę, on musi chyba tą wieżę tutaj zostawić. A ja sobie ją skonsumuję z wielkim apetytem i będę się z tego bardzo cieszył. Moi drodzy, debiut wyszedł bardzo dobrze. Bez, zobaczcie, żadnych jakichś tam specjalnych ruchów ze strony czarnych. Pozycja robi się kapitalna. No i obrona królewsko-indyjska na tym poziomie, tutaj mniej więcej, tak jak teraz widzicie rankingowo, działa bardzo dobrze. To znaczy, za bardzo nie lubię tego słowa, że działa, bo w szachach każdy debiut działa, tylko tutaj powiedzmy sobie szczerze, przeciwnik trochę chyba nie wiedział, o co chodzi. Chociaż realizuje plan gry na hetmańskim skrzydle i to jest ok.
I teraz moim zadaniem będzie troszeczkę asekuracji. Zagram wieża F7, żeby goniec mi tutaj nie spoglądał i goniec F8 będzie mi ładnie bronił punktu D6, wieża F7 będzie broniła punktu na C7, więc taki skoczek jest dla mnie kompletnie niegroźny. Bardzo dobry ruch, bardzo potrzebny, to jest bardzo ważny plan, przypominam, dlatego że goniec F8 i ta wieża może przejść tędy i tutaj też spełniać fajną rolę na linii G, aczkolwiek teraz troszeczkę są zamknięte linie, więc to też nie jest takie proste. Oj, 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 Krzysztof, podstawiłeś figurę. Ale nie, moi drodzy, nie podstawiłeś figury, bo zawsze masz hetman na G5, ale ja widzę coś lepszego. F3, moi drodzy. F3. I skoczek będzie miał kapitalne miejsce na polu F4. A jeżeli będzie bicie skoczka, to hetman G5, checkmate. I do widzenia, proszę pana. Tak to będzie wyglądało. I bardzo często też taka ważna rzecz. Pionek F w takim wydaniu, gdzie wpuszcza skoczka na F4, bardzo dobrze też takiego pionka można oddać. Znaczy, nie boimy się oddać takiego pionka. To jest fajny sposób, to jest fajny sposób i można spokojnie tak grać. Skoczek F4 wskakuje od razu. Zobaczcie, że jak hetman mi zbije tutaj, to jestem zadowolony, bo ja mam otwartą linię i ja mogę więcej korzyści z tego uzyskać, więcej sobie mogę podziałać. Nie muszę też od razu tam jakoś specjalnie iść, atakować, nastawiać się na to skrzydło. Zobaczcie, ja sobie zagram spokojnie wieża C8. Każda figura niech spełnia jakąś bardzo ważną rolę. Trochę drapnę z tej strony, trochę drapnę z tej strony. On nie jest w stanie wszędzie się wybronić, albo też nie jest w stanie przemyśleć sprawy, jak tutaj działać. To też może być kłopotliwe dla przeciwnika, czyli gramy sobie z jednej strony, trochę z drugiej, ale jak to się jeszcze fajnie zazębia, a w tym wypadku tak, to dobrze działa, bo czasami zobaczcie, jakby stał król tutaj, to miałbym na przykład trzask na C3, hetman C3, skoczek E2 z widełeczkami i byłoby pozamiatane, moi drodzy. No tak to czasem jest. Warto oczywiście czasami się sflankować na drugiej stronie. Goniec B2. Pozycja oczywiście czarnych jest wyśmienita. Zagram sobie hetmanem na H4. Na przykład z planem skoczek H3 i będę planował bicie tutaj na F2, więc to myślę, że też jest sprawa dosyć prosta. Jest prosta i oczywista. Też było zagranie chyba takie. Nie było, bo skoczek tu, bicie, bicie i na końcu jest tam, więc nie było bicia. Okej, no więc cóż, jak jest propozycja wymiany hetmanów, to ja chętnie z tego skorzystam po wymianie tym pionkiem, czy tym, to mam skoczek D3, nieistotne. Atak na B2, atak na B4, atak na F2. Jesteśmy w domu. Czy zbić tu? Nie, no myślę, że zbiję po prostu na F2. Te pionki są katastrofalne, goniec zawsze znajdzie fajne miejsce do gry, aczkolwiek nie jest to teraz konieczne. Mogę pozbijać kolejne pionki, tak chyba w ogóle uczynię, nie będę tutaj za dużo kombinował. Zawsze jak mnie król zaatakuje, królem skoczkiem mogę uciec albo zagrać H5 i wtrącić. Goniec na H6, wieża tutaj. No w każdym razie zobaczcie, białe nie mają żadnej kontry. Jedyne co to skoczek B5, ale tam wchodzi też wieża C2 i też kontr atakujemy. Aczkolwiek po tym ruchu, po tym... Okej, skoczek na B3 może wskoczyć tu, tego się nie boimy. Zagram sobie A6, nie wpuszczę tego skoczka. Skoczek może zagrać na A5, no to jest sprawa jasna. Po prostu wieża C7 i nie będę tutaj za wiele kombinował. Plan jest prosty teraz, tu i tu. Więc tak zrobimy, bo nawet mam na to czas. Mam na to ochotę i mam na to czas, moi drodzy. Realizacja tutaj powinna być bardzo prosta. Ręka niech nam się nie trzęsie, spokojnie. Skoczek broni też na B6 po ewentualnym takim zagraniu, więc też jest w porządku. No i tutaj trochę wymuszamy wymianę skoczków, aczkolwiek skoczek może wrócić i niech sobie wraca. Mogę zagrać tak, potem tak, przyblokować go i niech on tutaj się powoli dusi. Oczywiście w pozytywnym słowa tego znaczeniu szachowym, tylko oczywiście... Tylko o tym sobie rozmawiamy. Jest 1700 ranking. No cóż, no to niech będzie E4. Posunięcie C5. Dobra, skoczek na F3. D6. Kiedyś widziałem takie ruchy jak B4. Tego może nie powtarzajcie w domu, jeżeli ktoś nie ma za dużo doświadczenia. Powiem szczerze, ten ruch chyba nie jest najlepszy, ale zobaczcie, co się dzieje. Gość w ogóle nie bije. Jakby się bał. Goniec B2 i będę sobie strzelał w tamtą stronę. Zawsze mogę wybić, mogę przepchać. Mogę zagrać bardzo dużo ciekawych rzeczy.
Nie wiem, tego pionka sobie po prostu olewam. A blokada, panie kolego, to jest twoja słuszność. Dobrze, zagramy sobie teraz A3, jednak tego pionka pobronimy, bo zawsze to wybicie będzie dla białych kapitalne, dlatego że otworzy się świetnie linia, pionek będzie świetnie atakował i po prostu do centrum pionka ustawimy, to będzie też świetne. No ale on, jeżeli zagrał B6, to nie jest zainteresowany raczej biciem na B4. Myślę, że tutaj spokojnie skoczek C3 z prostym wyprowadzeniem figury. Pozycja nie jest moja, tak powiem szczerze. Kompletnie nie jest moja, ale mam ochotę zagrać goniec B5 i tego skoczka wymienić, z uwagi na to, że zagram potem B5, zagram D3, teraz to zrobię. Znaczy zagram teraz D3 najpierw, żeby bronić tutaj, chociaż nie wiem, czy ta wymiana była taka dobra. Tak teraz się chyba przyznaję trochę do błędu. Zrobię roszadę. Na razie pozycja jest bardzo normalna. Teraz bądź mądry i znajdź jakiś ciekawy plan. Goniec nie gra. No to warto może go przerzucić, aczkolwiek. Nie, no zagram B5. Konsekwentnie to, co chciałem. Jak już powiedziałem, to konsekwentnie. I tu A4. Troszeczkę się rozepcham na tym skrzydle. Tak też zrobimy. On może próbować grać D5, ale tutaj cały czas pionek jest w zanadrzu. Mogę też fajnie skoczkę przerzucić. O, wiem, moi drodzy. Jeszcze lepszy mam plan. Skoczek D2, skoczek na C4. Tak zrobimy. I jak on gra A6, to on będzie chciał otwierać linię. A jeżeli zapcha tą linię, skoczek stanie na C4 i będę kapitalnie atakował pionka na B6. What? Oddał pionka. Dziękuję serdecznie, panie kolego. Nie, no jesteś przemiły gość. Może on chciał otworzyć linię, ale to nic mu nie daje. To nie jest dobre otworzenie linii dla niego. Oddał pionka po prostu. Albo ja się nie znam na szachach, albo nie wiem, o co chodzi. W każdym razie pograł chyba szybko. No nieważne. Wziąłem pionka. Skoczek C4 stoi bardzo dobrze. Aha. To o to chodzi, proszę pana. Zbijam tutaj i kolejnego pionka wezmę. On wprawdzie będzie miał parę gońców. Goniec będzie silny. Ale my się tego nie boimy, moi drodzy. Absolutnie się tego nie boimy. Ja myślę, że nawet mogę wybić tu wieżę. A co tam? Każde wymiany tutaj będą. W ogóle co? Zaraz, moment, chwila. On gońcem zbił. Ja dlaczego teraz to zauważyłem? Przecież trzeba było odbijać gońca. No to odbijam. Ale moment, moment. Jak ja teraz zbiję i on odbije i tu, to on zbije mi tu. Aha, tu mi atakujesz, koleżko. Moment! Christopher, skoczek B6. Wiecie co? No, dobrze, że to zauważam teraz. Bo aż się bałem o swoje myślenie taktyczne. No i cóż, wymieniam oczywiście wszystko na D5, zagram C4. Ten pionek jest słaby, ale ja mam dwa pionki więcej. Tego atakuję, więc szybka wieża, szybki hetman. Jakby co, wszystko się broni. Nawet mogę sobie zagrać tak i wymienić. W ten sposób zepsuć sobie pionki, ale przy dwóch pionkach więcej jest to bardzo swobodna gra. Dokładnie, Hetman E2 z prostym planem tutaj bicia, a zawsze sobie odchodzę z tej linii, bo wieża, jak mniemam, będzie chciała zagrywać tutaj. Pytanie, czy tak mogę? Nie, tak chyba nie mogę. Nawet tak nie chcę. Zagram tak z chytrym planem, goniec A3. Ale będziemy tutaj atakować. Więc tak, hetman blisko króla, trzymam pionki. Ja nie muszę nimi startować od razu, nie muszę się nimi śpieszyć. Tutaj redukcja figur jest na pewno dobrym pomysłem, bez dwóch zdań, i myślę, że sobie poradzimy w tej pozycji. Powinno się to udać. Jest prosty plan, aczkolwiek nie muszę też tam grać, mogę też zagrać tu. Teraz taki ruch widzę ciekawy. Bazując na tym, że jest tutaj, no właśnie, widzicie, co się dzieje. Gość podstawił. Bardzo chętnie przyjmę tę ofiarę, to poświęcenie ze strony przeciwnika i zaatakuję wieżą A7, będę chciał dać mata. Tym razem nie odpuszczę. Tutaj będę to wszystko dobrze trzymał.
Moi drodzy, dawno nie ogłaszałem szachowo.pl. Przypominam, że macie tam 10% zniżki z kodem rabatowym Pan Szachus na zakupy w szachowo.pl. Bardzo fajny sklep, dobry towar, sam się zaopatruję, też klub mój, który prowadzę, Kopernik Olsztyn, również zaopatrujemy się tam w sprzęt, w książki. Dobrze, on chce mi dać tutaj mata. Mam taki ruch na szczęście, który broni od mata i broni tego pionka. Więc zachęcam, jeżeli ktoś chce kupić książkę, szachownicę, cokolwiek szachowego, to na pewno to będzie dobry wybór. Tutaj myślę, że plan jest prosty. Hetman szach, bicie tu. Kolejny szach, bicie tu. Oj, i chyba wieża jeszcze pada. No dobra. Lecimy dalej. 1679. My powoli się zbliżamy do rankingu 1700. To dobrze wróży. Skoczek na C3, na C6, goniec. Czy będzie atak smażonej wątróbki na mnie? Będzie atak smażonej wątróbki. To zrobimy kontratak schabowego, moi drodzy, D5. Znaczy, tu oczywiście się wygłupiam z tą nazwą. D5 jest dobrym ruchem. Tutaj jest też dużo dobrych opcji. Skoczek A6 jest ciekawy. Znaczy, no, bardzo popularny. Tu jest C6. Widzisz, że gość zna teorię. Więc to działa dobrze. I teraz pytanie, bo ja... momencik, teoria, czyli H6 tu i tu. Taką znam. Możliwe, że są jakieś lepsze ruchy, ale H6 jest na pewno jednym z nich. E4 szybkie, skoczek wskakuje tu, dokładnie. Ja tak i on D4 albo F4. Dokładnie tak się dzieje. Tutaj bić w przelocie trzeba. To jest czysta teoria. Gość ogarnia. Gość to ogarnia, zauważyłem. Szybka roszada nikomu nie zaszkodziła. Hetman C7 chyba tu było lepsze. Dobra, gram hetman C7 i nie pozwalam zrobić roszady przeciwnikowi. I za moment zagram C5. Tutaj wejdzie skoczek prawdopodobnie, ale tego się też nie boimy, bo wieża B8. Tak, to jest taka czysta teoria. Czarne mają pionka mniej, ale mogą mieć za to inicjatywę. Jest inicjatywa, absolutnie, bez dwóch zdań. Atak smażonej wątróbki na szachusia, no proszę bardzo. Bardzo lubię to grać. Oj, to chyba tutaj mam posunięcie dobre. Bo ten goniec, jak zostanie zniszczony, to ja będę bardzo szczęśliwy. Bo to jest silna figura. I już przeciwnik według mnie się gubi. I to mi się podoba. Bicie. Moi drodzy, i tutaj już będzie słabo. Zobaczcie, ja już mogę dać szacha. I zderoszować króla. Tylko pytanie, czy ja to chcę zrobić. Mogę wiele rzeczy zagrać. Dobra, gram goniec G3. Deroszujemy króla. Oczywiście, że deroszujemy króla. Wejście skoczkiem na E4 będzie kapitalne. Hetman nie ma nigdzie dobrych pól. Na E5 nie ma nigdzie, nie może dobrze ruszyć. Jak tutaj, to tutaj. I są pewne problemy. Jeszcze C4 wchodzi. No i to się dobrze wszystko trzyma. Kontratak smażonej wątróbki, moi drodzy. Dobrze, jest skoczek E4, proszę bardzo. Figury wchodzą jak w masło, bez żadnych problemów. No i to jest coś pięknego. Niedorozwój przeciwnika, figurowy oczywiście. Skoczek B1. Hetman gdzie ma dobre pola? Na A3 chyba tylko, bo jak tutaj, to poczęstuję go jeszcze gońcem na E6 przy okazji. Ależ to się ładnie ułożyło. Ale też wynika to z tego, że przeciwnik popełnił prosty błąd. Dokładnie, zobaczcie. Tu. Ojejku, co ja zrobiłem? Ajajajajaj, figurę podstawiłem na E4. Ale Krzysztof, jesteś bambus, co nie? Mater Dejen. Ciekawe, czy gość to widzi. Ja zagrałem tak szybko i może on jest w szoku. Nie, nie jest w szoku. Masakra. No to teraz będzie ciekawie. Będzie trudno. C4. Atakuję już na maksa teraz. Nie mam wyjścia. Jedyny plus to to, że król jest zderoszowany. Innych plusów nie widzę. Jejku, ale jestem kapuściak po prostu. Podstawić figurę w taki prosty sposób. Ajajajajaj. Można było spokojnie nawet zagrać tu hetman, gońcem na B7, wszystko. Stałoby dobrze. No ale dobra, to już jest po herbacie, trudno. Oj, ajajajajajajajaj. Dobrze. Myślmy dalej. No cóż, chyba trzeba dać szacha. Szach jest konieczny.
Tak, i chyba C3 działa, co? C3 działa? Proszę mi powiedzieć, że C3 działa. C3 musi działać, bo jak on mi zbija. Zbił, to ja zbijam tu. Słuchajcie, jestem w domu. Atakuję tutaj. Atakuję tutaj. Jestem w domu. Uff. Dobra. Mat grozi! Ale bym podstawił maciorka. Muszę zbić tu. Koniecznie. Ale słuchajcie, już chciałem zbijać wieżę, co nie? On by odszedł i miałbym stratę hetmana albo mat. Kolejne poświęcenie, ale na szczęście tu odbijam, to się wyrównuje. Wybijam tu i chyba tam wieżę zdobywam. Przepraszam. Ależ partia dzisiaj się nam trafiła. Aż mi się gorąco zrobiło, mimo że to jest gra tak naprawdę o pietruchę. Mata nie ma, dobra. Mata nie ma, jeszcze zdobywam materiał przy okazji. O rety, ale się porobiło. No tak to czasami jest w tych naszych szachach. Przynajmniej dla was będzie troszkę emocji. Ciekawe, oj, jest misklik. Jakby był misklik jeszcze, to już w ogóle byłoby. Byłoby, byłoby. I teraz tak, jeżeli będzie bicie tutaj, to chyba tu z szachem. No w innym wypadku zbijam po prostu skoczkę. Już teraz wszystkie wymiany są dla mnie korzystne. Przeciwnik poddał, ale partia była, moi drodzy. Ale partia była. Nieźle się podziało. Ja myślę, że dziś króciutko, mamy piątek, weekend się zbliża. Dobrego weekendu życzę. Do zobaczenia, pozdrawiam. Cześć.